Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. Tak, ostatnio była znowu przerwa pomiędzy tym, co teraz się dzieje, a poprzednim odcinkiem, to spora. Na pewno jedna z ważniejszych rzeczy to to, że mamy zgrabną włócznię, no, na plus 12. Jest to ciekawa broń i muszę wam przyznać, zakochałem się w niej. No zobaczcie te piękne dźgnięcia. W dwóch rękach jest tak samo, żeby nie było. I tak, no nie będę ukrywał. Polubiłem włócznie, dlatego też od razu muszę sprawdzić, czy mam jakieś fajne popioły wojny, bo wcześniej tego nie robiłem. Jeszcze dla niej... pomyślmy... Kręcenie się, ten na wyskok, zamknięcie... To mogłoby być ok. Tylko, że nie wysokiej jakości, a raczej... Ślne. Dobrze. Tak, dzisiaj zobaczymy sobie, jak to włócznie będzie działać. Może będziemy jej używać, a może nie. Ale zanim to, to powiem, że dostałem wspaniałe wieści. Wspaniałe, zarazem smutne. Trochę, bo to jest spoiler. Ale tak, jedziemy tutaj. Jedziemy tutaj, musimy po prostu. Tutaj to jest wejście? Przejście? Chyba? O ile stąd nie przyszliśmy oryginalnie. Nie, oryginalnie wyszliśmy gdzieś niżej chyba. Zresztą zaraz się sprawdzi. I uwaga, uwaga, czy to... To może być to miejsce, a może nie. Szczerze powiedziawszy, nawet nie mam pojęcia. Okej. Jakoś trzeba się dostać tam wyżej. Ale tak, to był dosłownie spoiler, którego się nie prosiłem, ale jestem zadowolony, że go dostałem, bo... Może gdybym go nie dostał, to bym nie dał rady pomyśleć o tym nawet. Ja nie. Ten też się tutaj nie dostanę, muszę znaleźć jakieś wejście bokiem czy coś na tą skałkę. Nie. Okej, ciężej będzie jednak niż myślałem. Ale tak. Ogólnie jeśli tam się dostanę, to będzie świetnie. Tylko no, jest tutaj to wejście. Co dalej? No, gdzieś tutaj musi być przejście do tamtego miejsca. Tutaj fajnie wskoczyłem i teraz co dalej, no. No, musi być jakiś sposób, jakaś droga. A jednak nie widzę. Chyba, że jest tu gdzieś jakieś przejście, które... Bo na koniec nie da się odnaleźć. Nie mam pojęcia. No przy okazji właśnie. Wezmę pochodnie. O. Być jakieś tu wejście. Może jakieś naokoło. O, tylko. Jeśli naokoło, to którędy, bo nie widzę tu żadnego sposobu na wejście. O. Tu? Może. Dobra, sprawdzimy to w ten sposób. Jeśli tak się tam dostaniemy, to super, ale tak. Będę tutaj dużo może peplał. Głównie dlatego, że to są właśnie moje jakieś takie przemyślenia, pomysły i tak dalej, ale jeśli uda się zrobić to, co tam się dowiedziałem, to po prostu będzie... Co mówicie? I chyba padł mi się zbuntował, czyżby? Pewnie tak, bo to jest ostatnio typowe w Eldenie, nie wiem czemu, że padł mi się buntuje, chociaż jest jakiś czas. Dobra, nie przejmując się tym wszystkim, jedziemy dalej. Chciałbym po prostu się przekonać co do tego wszystkiego i jeszcze na drugą rzecz dodam sobie nożyk tutaj. Bo tak, to jest jedna z właśnie dwóch, można powiedzieć, rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Też, czy w sumie dwóch, więcej nawet niż dwóch. Ale dowiedziałem się od kilku osób, i to akurat już spoilerem bym nie nazwał, tylko ciekawym informationem, najłatwiej mówiąc, co najłatwiej, najdziwniej. Ponoć ten nożyk da się już zrobić naprawdę na potężne ataki. Tak, da się zrobić ataki, które mają sens. Da się nim działać, więc... Też tak będę próbował. I... nie. No, trudno. Jeśli nie ma sposobu, to trudno się mówi. Liczyłem na to, że się uda cokolwiek, a tu jednak... trochę lipa. No dobra. Czas się pogodzić po prostu z tym, że tam się nie dostaniemy na ten moment, a... Ja już miałem takie wspaniałe... pomysły. Trudno. No trudno, i cóż, jeśli tak to wyszło, to... Gdzie w sumie tam może był jakiś dostęp? Jeśli mam być szczery, to ja już nie mam pomysłu. No trudno się mówi. Tak czy inaczej, okej. Okej. Nie wiem, czy tutaj.
bo chyba tam ostatnio skończyliśmy. A przy tym jakby konającym NPC-u, który w sumie nie wiem co z nim. Wiem tylko, że leży i kona. Właśnie. Zobaczmy, czy można z nim pogadać w końcu. Nie, nie można. A, konia nie można? Nie, można konia. Dobra, to struga, chodź, jedziemy dalej. Ja dzisiaj pozwiedzam sobie to miejsce przy okazji, walcząc nadal z tymi ptakami i innymi przeszkodami. Tak. Jest to ptak, ale jak widzicie, latać się potrafi. Skąd mam tyle runów? To aż takie trochę dziwne dla mnie. Chwila. Są sobie zejścia, żeby tam niżej jakoś się szybko dostać. Okej, już myślałem, że to jest jakieś ciekawe, sekretne przejście, ale jednak nie. Ach, kolejny ptak, super. Nie, żebym narzekał na nie, bo one nie są aż takie tragiczne. W szczególności są zgrabną włócznią, jak widzicie. Może nie zadaje największych obrażeń, ale przez to, jak szybko potrafi cięcia wyprowadzać. Chciałem w sumie cięcia, dźgnięcia, powinien powiedzieć. Da się spać wroga takim gradem, że masakra. Podoba mi się. I tak, jak jeszcze jej używamy, bardzo możliwe, że zamiast tego powinienem wziąć sobie. Okej, dobra, nie było tematu. Wydawało mi się, że mam jeszcze jedną rzecz ze sobą. A jednak nie mam. I starożytny smokowiec dokonuje najazdu. Nie powiedziałbym, żeby mi się to miało podobać. Ale okej. Mamy jakąś inwazję. Spróbujmy w takim wypadku może błyskawice. Okej. Okay. Daję poważne obrażenia. I jak widać, moja włócznia nie jest w stanie na tyle szybko atakować, żeby zrobić kilka uderzeń przeciwko niemu. Bo tak, pierwszą serię jakby jestem w stanie, ale potem muszę uciekać. Aha, ugryzł mnie. Nieźle, nieźle. Ale dobra, przynajmniej wiem, że jeśli tam mam iść dalej, to czy jest jakiś najazd na mnie, jakaś inwazja. No nie, ciekawie, jednocześnie interesting. No more. I am sorry. I repent. Oh, come, please, Pearl. Please, Pearl. Myślałem, że coś w końcu, ale jednak nie. Dobra. A teraz tak poważnie. Jeśli mamy z nim walczyć, obawiam się, że ta włócznia może nie być odpowiednim wyborem. Powinniśmy wziąć coś bardziej zawodnego. Ostrze tylne. Tak. Zdecydowanie. Żeby nie było, to nie tak, że umniejszam przydatność czy skuteczność włóczni. Ale jednak tylne ostrza to tylne ostrza. Nim mogę osiągnąć rezultaty, nie powiem lepsze, powiem inne. Przykład Kamil Kowalski, 5 z nich wypada, mówicie? Warto wiedzieć. Czyli na tych ptakach będę mógł, jeśli się postaram, osiągnąć nawet broni na 15. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś pierścienia czy czegoś, jak to było w Dark Soulsach drugich, który powstrzymuje zbieranie dusz. Bo on powstrzymuje zbieranie runów, bo jak mówię, nie chcę teraz robić takich dofarmiań za dużo. Obawiam się, że jeśli chodzi o takie właśnie sytuacje jak farmienie kamieni na ptakach, to tam tyle runów mi wskoczy, czy tego chce, czy nie, że to masakra. I tak, tylne ostrze, jak widzicie, dużo skuteczniej na razie działałem od tej włóczni. Może jest kwestia tego, że do nich jestem już bardziej przyzwyczajony. A może dlatego, że mam właśnie taki fajny też trik. I proszę, pokonany. Wow. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, to już mam te ostrza wyciągnięte, to idźmy z nimi. Zanim dopóki mi się błyskawice z nich nie usuną, bo szkoda byłoby po prostu marnować wzmocnienie, które już i tak mam nałożone. Teraz tak, dokąd to prowadzi w sumie? Jest to coś fajnego? Czy nic? Ja znowu zejść na dół, jeśli bym chciał wrócić szybko. Okej. I jest ptaszek.
Nadal, jak widzicie, tymi ostrzami mogę go fajnie pokonywać, więc tak. Tymczasem owoc rada. Nic nowego, nic przydatnego, po prostu. Okej. Okay. I sądząc po tym ognisku, który tutaj widzę, czy tam tą garnku. Aha. Nie ma wątpienia, tu mam jakieś kolejne nowe lochy. No cóż, idziemy. O, przy okazji skończyło się to, to mogę wrócić do włóczni. Jak mówię, chcę sobie się nim trochę pobawić. Jako, że to jest nowa zabawka. Pewnie szybko z niej zrezygnujemy, ale no. Proszę chwilę. Jest to Smocza Jama. Nazwa, powiedziałbym, interesująca, ale nie pocieszająca. Ze smokopodobnymi wrogami nie walczę, ale mi się najlepiej, bo po prostu. I przypomniałem sobie czymś bardzo ważnym, więc też... serio muszę wyjść stąd, żeby móc się teleportnąć. Dobra, tak czy inaczej, spotkamy się za chwilę, bo idę do pierwszego lepszego handlarza. Przypomniałem sobie, że miałem kupić tą... no, lampę. Czy do pasa. A jak zwykle jej nie mam. Okej. Okay. No więc jestem. Mam. Proszę. Będzie jasno i nie muszę już się tym przejmować. Tak, w takim wypadku... nie wiem, po co zdejmowałem tarczę, to tam z powrotem na wszelki wielki. No, idziemy tutaj i zobaczymy, co będzie w tej Smoczej Jamie. Znajdziemy jakieś fajne rzeczy, może nie znajdziemy niczego sensownego. A na razie widzę tu jakiegoś... ciężko mi powiedzieć, co to. Okej, okay, już wiem, co to jest. Nie umarły. Dobra, jeśli mam do czynienia z nieumarłymi, muszę szybko uciec. Musimy szybko uciec, muszę nałożyć inny popiół wojny na tą włócznię. I tak, nie sztlecik. A propos, właśnie mogę mogę sztlecika zrobić na jakieś inne rzeczy. Pewnie skojarzę, ale tak. Zobaczcie, jak pięknie skalowanie można podbić, dając mu jeden z tych dwóch. No i tutaj też można coś zrobić, ale nie. Na razie się tym nie będę bawił. Potrzebuję jednego z tych dwóch i... Święty Porządek... Nie, Święte Ostrze. Nadal będzie na wymyślnym. To nie ma sensu zmieniać, jako że mam bardzo niską wiarę. Żeby nie było zręczność też mam nie najwyższą, ale... No cóż, ja w ten sposób przynajmniej będę mógł nakładać też inne efekty. No. I zobaczcie, ile... Okej, okay, to są nieumarłe jakieś smokoludy. Ale no, jak sam ten pocisk nic zadał. Oczywiście, będzie mi wszystko przerywało ataki. Oj, zgon. Ale jak widzicie, jeden cenny strzał tym jest w stanie ich eliminować. Może nie być to najlepszy pomysł. Ale nawet jeśli się nie uda... No powiedzmy ten... Nawet jeśli się nie uda zrobić tego tak, jak planowałem, czyli później z nimi normalnie walczyć, czy coś, to jestem w stanie ich eliminować tym pociskiem ostrza święconego, więc tak. Mamy zawsze jakiś sposób na eliminowanie ich. No i oczywiście powiem to samo, co pewnie zawsze bym powiedział. Nie ukrywam, że prawdopodobnie lepszym wyborem od tej włóczni byłoby znowu wziąć te ostrza podwójne czy coś. Ale... no, jak mówię, chcę się pobawić, więc... Dobra, udało się. Mimo wszystko udało się pokonać obu. I tak, nie wiem, czy jest tu tak naprawdę ta świętość potrzebna przeciwko nim. Dosłownie, nie wiem, nie mam pojęcia. Więc mi nie powie, tak, jest potrzebna, nie, nie jest potrzebna. Ale dla swojego spokoju wolę mieć. A, i zapomniałem o lampce. Tak, oczywiście. Zapomniałem o lampce. Czy mnie już chciał bić? Tak. Kamień Kowalski 1x6. Czy wy żartujecie? Kamienie Kowalskie jedynki. W jakim miejscu? No cóż, jeśli chcą dawać jedynki, to niech dają jedynki. Kim ja jestem, żeby to kwestionować? Ważniejsze jest jednak to, że udało się przejść ten fragment. Co tym idzie? Walczyć z kolejnym. Super. Ta nagroda za przejście jednego fragmentu.
okazja do walczenia po raz kolejny z tym samym. Dobra. Okej, okay, obrażenia zadają dosyć spore. A właśnie, czy w dwóch punktach jest trochę może szybciej, albo jakoś lepiej? Nie. A silny atak? Dobra. Czy raczej nie, dobra. Jest okej okay z tym, prawie że. Ale music jest naprawdę taki, że... Pięcia nie są dobrym wyborem na nich. Może lepiej będzie naprawdę, jeśli wezmę sobie tu jakąś inną broń. Pytanie tylko jaką. Coś, co ma dobre obrażenia, rzecz jasna. Podobna, nie chcę tamtego. Mogę spróbować miecz, nie? Podobno, co prawda będzie powolna dosyć, ale... stabilną bronią. Albo zobaczymy buławę znowu. Buławę jest taką niby... dosyć, można powiedzieć, basic opcją. Ale nie będę ukrywał... myślę? Wysokiej jakości... Nie, wysokiej jakości najlepsze, więc tak, wysokiej jakości buława. I zobaczymy, czy to będzie dużo skuteczniejsze. Miejmy nadzieję, że tak, myślę, trochę się załamie, ale... Chodź, kolego. Trochę skuteczniejsze, czy wy to widzicie? Mamy to. Mamy to, czego nam było trzeba na tą lokację. Mamy to, dobra. W takim wypadku biorę tarczę i będę trzymał w jednej ręce. Oczywiście to będzie przez to w teorii słabsze, ale będę mógł blokować ich ataki. A buławą i tak czy świetnie sobie poradzimy. Więc... Dobrze, że pomyślałem. Może, że tak jestem głupi, że tak długo się upieram przy tej włóczni. Ale tak, stosując buławę... No nie, jeszcze nie trafiłem. Ale tak, stosując buławę... Jestem w stanie powiedzieć, że... No nie, straciłem runy. Ale to akurat była moja wina, że byłem zbyt... ofensywny, agresywny, jak złotek trwał. Ale no, wracając. Stosując buławę, czujesz, że możemy to bez problemu przejść. Tak długo, jak nie będzie to jakichś innych niespodzianek. I tak. Ale będziemy chodzić ogólnie coś w tej szacie i w tym wszystkim, bo jakoś tak mi się spodobał look tego wszystkiego. Może jest najmądrzejsza, ale nadal niewiele gorszą mam obronę, niż bym miał w sumie, gdybym nosił tamtą moją standardową zbrojkę. Więc tak. No, no nie! Jak ja mogę to klamić? Tragedia po prostu ze mną. Tragedia. Znaczy tego nie umiem nazwać. Ale tak, nie uważam, żeby to było źle. Znalazłem nowe podziemia, to już jest coś. Byłem na tyle... I tutaj nie powiem inteligentne, ale na tyle użyłem resztek mojej pary mózgowej, że jestem w stanie ogarnąć, no, że włócznia nie jest najlepsza na trupy. Więc to już podwójnie brawo. A potrójnie brawo, że jeszcze do tego pomyślałem, że skoro to trupy, to warto by było wziąć jedyną rzecz, która pozwala mi, no, eliminować trupy tak nawet, jeśli one by chciały się reinkarnować. No, oczywiście to jest totalny basic information. Pewnie powinienem już dawno o tym pomyśleć, czy nawet od początku, gdy zobaczyłem trupka, to wziąć, ale no... Spokojnie, damy radę. Nie będzie nic takiego tragicznego. I teraz tak, tutaj na spokojnie. Spokojnie, tak mówiłem. A ten już teraz z ogniem, super. Okej. Okay. Czyli atak po kontrze pozwala ich wytrącić z równowagi, jak się trochę ich wcześniej pobiło, więc fajnie wiedzieć. Atak ze skoku trochę ich rozwala na chwilę, też warto wiedzieć. Ale dużo nie zmienia niestety. Tak, idąc tutaj, kopiemy kolejnego. A nawet dwóch kolejnych, okej. Okay. No, na szczęście eliminowanie ich jest bardzo proste z buławą, jak już mówiłem.
Nawet nie będę narzekał. I teraz tak, idziemy tutaj. Oczywiście tarczę trzeba mieć postawioną, bo nigdy nie wiadomo, jak to się okaże. Teraz tak, tu się tworzy kolejne, sprytne. 4 ciosy bez świętości. Tak jak myślałem, będą powstawać z powrotem, więc... Ja i jeszcze raz ja. W ogóle... Teraz tak się zacząłem zastanawiać nad jeszcze jedną pierdołą. Może to byłoby bardzo dobrą bronią przeciwko nim. Niestety nie mam jak sprawdzić, ale... Naprawdę, zaszyfrowana pata mogłaby być naprawdę potężną... opcją przeciwko nim. Tak czy inaczej, nie zmienia to nic w tym, co mam zamiar zrobić, czyli w tym, że chcę do niego podejść, użyć tego, od razu go wyeliminuję to, potem będę powinien nawet poszarżować na kolejnego, spróbować mu zrobić plecostap, jeśli się nie uda, to trudno. Okej, mam dwóch dużych przeciwko sobie. Niedobrze. To może zwiastun mojej śmierci. Wydawało mi się, że ten trupek tworzyłby małego, a nie dużego. Ale i tak może dam radę. Muszę być ostrożniejszy, to prawda? Powiedziałam to umierając. Nie, dobra. Spotkam się zaraz tutaj z powrotem, jak już dotrę do nich, bo to nie jest trudne. Tylko ja jestem zbyt taki... jakby to powiedzieć, no... W gorącej wodzie kąpany za bardzo chcę szarżować przed siebie, zamiast spokojnie z nimi walczyć. Okej, jestem tutaj znowu, więc tak. Teraz jest trochę spokojniej i... Powiem, że zmieniłem jeszcze typ tej, jakby... paczuki. Buławy. Ustawiłem na świętość bazową. I tak, chyba zaraz znowu zginę. Bo stwierdziłem, że w sumie świętobrażenia dobrze na nich działają, więc tak. Może to być trochę lepsza decyzja, żeby mieć świętość na obrażeniach podstawowych. A skoro są tu... Mogę powiedzieć, że pełną premedytacją tylko trupki. To zdecydowanie lepiej by było, gdybym miał po prostu większe obrażenia i faktycznie zadaje to trochę więcej. Nadal muszę być bardzo ostrożny, bo nie wiem, co jest za moimi plecami. Okej. Okay. Cokolwiek to jest... O nie, nie zabiłem. Trzeba było tam wskoczyć. Okej. Okay. Czyli tu będzie największy problem to, że mamy dwóch dużych. I nie da się inaczej tego rozwiązać. Trudno. Będę musiał coś myśleć. Ale tak, ogólnie mamy teraz buławę na świętości. No, działa trochę lepiej. Okej. Okay. Znowu tu jestem. I mogę powiedzieć, że znowu zmieniłem parę rzeczy. Pierwsza zmiana to taka, że... Wypomniałem sobie o czymś takim jak... Właśnie złota przysięga, czy jakoś tak, żeby się trochę wzmocnić. A druga... Usunęłem z moich talizmanów póki co... Talizman żółwia na rzecz świętego skorpiona. Więc ta, otrzymuję trochę więcej obrażeń, niestety. Ale za to moje święte ataki są w teorii mocniejsze. W teorii, bo osobiście różnicy nie... Myślę, różnicę widziałem, ale nie w mojej lepszej. Czemu ja zawsze tu muszę ginąć? Wytłumaczcie mi, proszę. Było blisko. Ej, zdecydowanie zbyt... Okej, okay. Jestem znowu. Zdecydowałem, że wieje. Nie będę się z tym męczył, z tym bił. Chcę zobaczyć, co gdzie jest, jak jest i tym podobne. A, lampka, póki pamiętam. Nie podoba mi się to. Można było się spodziewać, szczerze, że spotkamy tutaj magmowego żmija, bo chyba tak się nazywały te stworzenia. Mhm. Można było się spodziewać. Chociaż liczono też być inaczej. I okej, teraz wiem przynajmniej, że do góry nie idę. Pójdę najpierw w dół. Bo na magmowego żmija muszę się lepiej przygotować. Dobra, idziemy w dół, jak mówiłem. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. No, mam pomysł i... Odwagi nie okazuj strachu? Co? Tabliczka, kto pisze odwagi nie okazuj strachu. A, chyba o to chodzi. Że odwagi nie okazuj strachu. Dobra. Dobra, zobaczymy, czy to tam da.
Wow! To było ciekawe. Kevin Kowalski 4, dziękuję bardzo. I w ogóle fajnie i tak dalej, ale... Czy mamy tutaj? Nie, nie mamy, czyli... Jeśli zginę, to trzeba przychodzić do początku. Nie zmienia to faktu, że i tak idziemy. Co my tu mamy do czynienia? Starożytny smokowiec, serio? Samo co dokonało na mnie inwazji wcześniej? Wow. Dobra. Dobra, zapamiętam sobie. A, jednak jest posąg. Super. Bałem się, że nie ma. Ale jednak jest posąg Maryki. Dobrze, dobrze. W takim wypadku, jeśli wiemy, z czym się mierzymy, to nawet nie będę czekał. Biorę to, co wiem, że działa i zobaczymy, jak to będzie. A, tylko tutaj oczywiście wraca póki co żółw. Bo nie, nie, to nic nie zmieni. Gdyby to mi dało lekki udźwig, to może bym się jeszcze skusił, ale... Jak to nie zmienia stopnia udźwigu, to no po co. Dobra, no to idziemy. Brudny nie miałem, nie ma co się przejmować. Okej. Okay. Ten tutaj, widzę, że trochę lepiej unika. Niż ten na inwazji. Nic to co prawda nie zmienia w kwestii tego, że... A, jestem w stanie go pokonać raczej bezproblemowo, jeśli się postaram, moimi ostrzami tymi. Muszę być bardzo ostrożny oczywiście na jego ruchy. Całe szczęście ten ruch nie potrzebuje punktów skupienia, żeby zadziałać, więc jest dobrze. No nie. No nie. Bardzo nie. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, tak chcesz się bawić. To niech ci będzie. Ja się nie płacę tam. Co nie? Zobaczysz, smokowcu. Ja się nie poddaję w takich sytuacjach. Okej, okay. Ale przemijmy najważniejszą sprawę. Musimy być ostrożni. Powiedziałem już wcześniej. Oraz... Jest łatwy. Tylko ja muszę być właśnie ostrożny. Okej. Okay. I wiem już kolejną rzecz. Tym moim trikiem nie jestem w stanie uniknąć jego Ash of War. Czy jakiegoś tam zaklęcia, ale... Nie, to musi być Ash of War. Ups. Bo on to robi kataną. Więc tak, to jest finty wniz. Albo Ash of War, albo coś, co on będzie miał robić... Jeśli coś on będzie sobie robił jako on, ale ja nigdy nie będę miał do tego dostępu i nie będę mógł i tak dalej. W obu przypadkach jest to ciekawy trik. Tak, jeśli kogoś zastanawia też, dlaczego używam błyskawic, skoro błyskawice pochodzą tutaj w tym świecie od smoków, więc teoretycznie jest trochę inaczej, niż to było w Dark Soulsach. To odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż... Oczywiście wiele osób z was o tym nie wie, ale smoki są tu podatne na błyskawice. Tak, tak samo są podatne też na większość broni wykonanych ze swoich łusek, czy jakichś takich... Przepraszam bardzo, tykałem unik. No już będziecie dużo widzieć tego komunikatu, nie żyję, że dzisiaj. Jestem tego pewien. Ale też, żeby nie było ten odcinek, zakończymy właśnie potem, jak go pokładam. No tak mi się wydaje się, że to będzie najlepszy wybór. Ponownie. Złoty porządek. Naelektryzowanie oręża. Dwie łapki i idziemy. Okej. Okay. Jak się pojawia pomyk na mieczu, to wtedy można już uniknąć. Idealnie. Przepraszam bardzo. Ile on miał tych iframe'ów i jaki był jego hitbox w tamtym momencie? Bo... I to nie wyglądało normalnie. I nie narzekam na to, że coś tu jest nie tak, jakoś tako. Tego po prostu mi zaskakuje, jak te iframe'y i podobne rzeczy, bo to fajnie czasami działać. W ogóle patrzcie na to też przy okazji. Na jakieś zaklęcie, które... Jest... No nie.
mogą go być uniki zamiast tego. Ale tak, patrzcie na to, że on robił te jakby smocze żenięcia, ale nie mogłoby smoka, miał głowę tego magmowego, czegoś, co jest tam wyżej. Nie wiem, czy to było w podstawowej grze. Co? A pewnie było, bo aż tak się na tych smoczych zaklęciach nie znam, czy w smoczych inkantacjach. Znam co najwyżej kilka podstawowych. Nie będę ukrywał, kilkoma podstawowymi się bawiłem na jednym z moich zastępczych. Ale to dosłownie było żenięcie ogniem, chyba właśnie dokłapnięcie. I coś w sumie innego jeszcze biłem? Nie no, żenięcie ogniem, kłapnięcie, uderzenie jakby łapą chyba jeszcze było z tych, które ja pamiętam, że używałem. Jak mówię, za dużo tego nie było. Ogólnie, jakby na łatwiej powiedzieć, te, które można wziąć, w kościele na plaży. Nie tam w Kelly, tylko dosłownie, na plaży. I wiem, że nie pokazywałem go na tej postaci ani na magu, ale spokojnie, jeszcze tam na pewno pokażę, bo to pogrobnie jest. Kwestia jest taka, że po prostu tylko i wyłącznie mi się nie chciało tam iść, bo nie czułem potrzeby. I możliwe, że miałem też trochę mocniejsze żenięcie za pokonanie tego smoka w jeziorze, w pogrobnie. Tutaj nie powiem, tak nie powiem, nie, po prostu nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że za niego też mogłem dostać. Pomijając właśnie taką kwestię pojedynczą właśnie tego, że ewentualnie jeszcze to miałem, to nic więcej nie było. Więc tak. Na smoczych inkantacjach to ja się znam prawie że w ogóle. Czym robiło to zielnięcie za smoka z jeziora. Muszę grać ostrożniej do Hołeły. Muszę grać ostrożniej, a nie tak się rzucać na hamapusta. To wydaje mi się, że miałem, bo wiem, że jest. Ale czy miałem, czy nie, to nie pamiętam. Ale naprawdę, wydaje mi się, że też miałem, bo... Mówię z jednego prostego powodu. Kojarzą mi się po prostu dwie trochę inne głowy podczas tego zienięcia, więc... Bardzo dziwne, że to miałem. Ale nie będę teraz może nad tym teoretyzował, nic takiego. Dobra. Na spokojnie. Teraz nie. Teraz muszę trochę uciekać. Oho, tym bardziej, że chce mnie ugryźć. Okej, chciałeś ugryźć? Chcesz znowu ugryźć? Okej. Dobra, wniosek następujący. Tymi ostrzami nie jestem w stanie mu ugryźnięcia przerwać. A może jednak nie pójdziemy z nimi? Radzę sobie nieźle, nie będę ukrywał, ale... Wolę mieć spokój, więc... Chyba nie muszę mówić, co zrobimy. Wracam do tego, co chciałem porzucić. Najlepszej broni, jaką mam. Możecie się śmiać, ile chcecie. Nie wiem czemu, ale dosłownie nic jeszcze... Do tej pory nie przebiło skuteczności tych pazurów, czy mówimy o tych tutaj, czy o tych, które wcześniej nosiłem? No nic, po prostu jeśli nimi trafiam, to jest najlepsza broń, jaką mogę mieć. Patrzcie, te to potrafią go wytrącić z żygania. No nie. Ale tak. Tak. Spróbujemy pazurami. Jeśli się nie uda, co? To ja nie wiem. Okej, pazury działają. Tylko powiem wam tak. Przypomniałem sobie jeszcze o oddaj mi siłę. To pierwsza rzecz. A druga. Grając z pazurami, to ja muszę być w ofensywie. Nie mogę pozwolić sobie na czekanie na lepsze pozycje, czy coś tego typu. Co to, to nie. Muszę po prostu cały czas być w natarciu. Co nie zawsze wychodzi. Ale tak. Tak długo, jak jestem w natarciu, czyli nie czekam na niego, tylko sam do niego szarżuję i tym podobne, powinienem móc wygrać. Ale zanim to muszę odnowić to. Dobra. No i jeszcze w teorii powinienem jeszcze ogniem daje mi siłę zarzucić, ale
stwierdziłem, że to już aż takie potrzebne nie będzie. Kurczę, znowu to samo. Wiecie, że spotkamy się, jak on będzie już albo ginął, albo będzie bliski śmierci, bo ja powoli zacznę się tu frustrować trochę tym, że jak tylko zaczynam gadać, to już nie umiem. Wiecie co, to nie ma sensu. Próbowałem na wiele sposobów, ale niestety nie umiem. Spokojnie, żeby nie było, nie płaczę, nic się nie dzieje i tak dalej. A trochę się zajmuję po prostu tym, jak bardzo nie umiem i... Aha, zapomniałem, że muszę wybrać się w miejsce łaski. Dobra, to ostatnia próba już na wizji. I tak, jeśli się nie uda, to trudno, ale mam też coś dobrego dla was. Dowiedziałem się, jak się dostać do miejsca, do którego chciałem iść na początku epizoda, więc... Chociaż tam pójdziemy. Nawet jeśli mi się tutaj z tym dziadem nie uda. A niestety wygląda na to, że się nie uda, bo idealnie stwierdził, że zrobi swoje te magiczne pił w momencie, w którym podchodziłem do niego. No więc, tak, niestety. Żeby nie było, zmieścimy się w następnym epizodzie, co nie ma przebacz. Będę musiał też sprawdzić jedną rzecz, tak zastanawiająco. Bo on jest nazwany ze starożytnym smokowcem i tak dalej, więc... pokaż nam coś pięknego. Proszę. Ciekawe, czy działa też na innych. No proszę, to wszędzie pisze, efekt jest krótkotrwały, więc może wystarczy na walkę. Kto je może być skuteczny przeciwko niemu? Ale tak, żeby nie było. Są słowny i tak dalej. Nie wiem, czemu to nadal to trzymam, ale niech będzie. Jedziemy od razu tam, gdzie trzeba. Żeby nie było, nie wiem jak konkretnie. Nie wiem, co nas tam czeka. Wiem tylko jedną rzecz. Ja jestem głupi. Myślałem o tym. Żeby tam się dostać, nie potrzeba dużo. Naprawdę. Proszę, jedziemy tutaj. Gdzie? Tak. Pięknie. Bardzo trudna rzecz. Skręcamy w lewo. To wszystko, co by powiedzieli o tym. Wszystko, co wiem. Jak dalej, co dalej, kiedy dalej. Ni cholery, nie mam pojęcia. Ale tak. Oto cała tajemnica, jak się tam dostać. Tylko zanim co, to widzę tu jakiś przedmiocik, który leży na podłodze, a ja lubię przedmiociki, więc... Pozwólcie, że wyjmuję tego dogo i trzy kamienie trójki. Dzięki, gro. Na pewno się przydadzą. I coś żartuję, na serio, po prostu będę musiał mniej farmić, jak inni te perzyki, to... pomijam. Chodzi o, o to wszystko, coś jeszcze miałem powiedzieć w sumie, czy nie, bo nie pamiętam. No tak, po prostu mniej farmienia, mniej kupowania, więc... Jeśli ktoś myśli, że mógłbym żartować czy coś, to nie. Poważnie. Jak dostaję trójki, czwórki i tak dalej, to... Nie jest tak, że może jestem super zadowolony, ale przynajmniej mam takie w głowie, dobra, jak będę chciał coś nagle ulepszyć, nie jest spodziewanie, to będzie mniej mnie to kosztowało czasu. Więc niech i tak już będzie. I dobra. Dobra. Wszystko tutaj ogarnione, te załatwione. I tak jest miejsce łaski i w sumie gdzie my jesteśmy? O. Jeszcze trochę drogi przed nami. Tak, mógłbym tutaj niby zwiedzać te wszystkie inne rzeczy, ale dużo z czasu odcinkowego zostało zmarnowanego na zwiedzanie Smoczej Jaskini, z której tak nic nie wyciągnęliśmy. Zanim pójdę do jakiegoś takiego miasteczka, czy czegokolwiek, to chcę pojechać tu jedyne miejsce, o którym cokolwiek wiem. Pozwólcie, że począstuję. Mamy czwórki. No ja znowu co innego mogło być. To nie tak, że mogę mi dać, no nie wiem, piątki, albo jakieś naprawdę duże rzeczy i... Połęła. Aż pierun mnie strzelić chciał. Pieruny mnie chcą strzelać. Czyżbyśmy już byli? Nie, no to niemożliwe, żeby tak szybko.
trzeba będzie jeszcze chyba trochę poczekać. Jakiś szczur. Nie no, jesteśmy. Okej. Tylko najpierw znalazłem jakąś shopę. Czy partysty? Obraz najazd, okej. Zresztą jeśli chodzi o te obrazy, to nie mam pojęcia, gdzie są jakby ich rozwiązania. Tak chyba to najłatwiej nazwać. Ale tak, ogólnie te obrazy mają właśnie jakieś tam rozwiązania. I jak się to rozwiąże, to ponoć jest jakaś fajna nagroda zazwyczaj. Przy czym przez zazwyczaj, mówię zazwyczaj, bo nie jestem pewien, czy zawsze, czy nie. Wiem tylko, że są takie nagrody, więc można powiedzieć zazwyczaj. Nawet jeśli okazało się, że są zawsze. W ten sposób wyjdę na mniej głupiego, niż gdybym powiedział, że są zawsze, a bym powiedział, że... znaczy, jeśli bym powiedział, że są zawsze, a okaże się, że rzadko kiedy są. I proszę, to o czym mówię. Tajwin błogosławionej błękitnej rosy. Tak. I chociaż teraz będę musiał zdjąć to, co zmniejszy mi statystyki. Właśnie. Tak w tym oto momencie mogę wam powiedzieć, że będzie dużo piękniej i łatwiej. Ale tylko muszę go znaleźć, bo jestem głupi. Proszę. Przywracam punkty skupienia. I teraz tak, ubierzemy ten. Jesteśmy ranni. Zobaczcie, jak leczy. Jakiś czas przywraca 2 punkty życia. I okej. Ten natomiast, nie wiem w jakim tempie przywraca skupienie, więc zaraz rzucimy jakieś zaklęcie. Zobaczymy. Rzadziej, bo rzadziej, ale przywraca po 2 punkty skupienia. Znaczy po 1 punkcie. Więc, tak. Po prostu wydaje mi się, że może to być zdecydowanie lepsze. Powolna regeneracja skupienia pozwoli nam nieskończoność narzucać swoje wzmocnienia i tak dalej. Ale co ważniejsze, pozwoli nam nawet ewentualnie wziąć jakiś czar prawdziwie leczniczy i nie przejmować się tym, że kiedykolwiek nam tego zabraknie, więc... Tak. O tej to po co przybyłem. No, a poza tym zdobyliśmy tu jeszcze jakąś dosyć ładną zbrojkę. Słabsza niż ta. Słabsza niż ta z Leyndel. Ale jest to zbroja rycerza wszęgi jakiegoś. Okej. Czarny z złotymi zdobieniami. Rycerze ci wyszli na poszukiwania, mając nadzieję, że sami odejdą przysięgę blisko mi sercu. Więc już do końca ich dni. Okej. Biorę to nawet, bo chcę zobaczyć, jak by to wyglądać. Coś fajnego z wyglądu, może nie? Okej, takie coś po prostu. Ładna nawet, muszę przyznać. Jesteśmy w stanie mieć ją całą braną i mieć nadal średni. Fajnie. Okej, dobra. To mnie się podobie. Ale tak, na razie weźmy jeszcze to i ostatnią rzecz muszę zobaczyć, czyli tą swoją patę. Jest ciekawe, zaszyfrowana pata była wcześniej, pata jest dopiero teraz. W ogóle zobaczmy opis paty. Broni w postaci długiego, obsiecznego ostrza, zatkniętego na dużej osłonie, używane przez rycerzy przysięgi. Tym uniwersalnym orężem można uderzać jak pięścią, albo jak zwykłym mieczem. Ciekawe. Podoba mi się. Szybkie. Pasuje estetycznie. Okej! Piękne. Piękne. No więc... cóż... takim akcentem kończymy odcinka. I tak, mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. Ja prawdopodobnie zostanę w zbroi rycerza przysięgi, bo jest piękna. Może najwyżej pójdę do ogniska i sprawdzę, czy można ją zmienić. I tak... następny epizod zemścimy się na tamtym dziadzie, ale na początku... żeby nie było, zrobimy parę kontentu z podstawowej gry. Jakieś tam właśnie zaległości pokroju, to jedna rzecz czy dwie w pogrobnie, które tam gdzieś mogę zapomnieć i tym podobne. I cóż, no, to by było na tyle, jak już mówiłem, więc tak. Ja sobie ulepszę tą patę, bo wolę mieć ją ulepszoną, po prostu wygląda świetnie. Cóż, może okaże się, że będzie potężniejsza od szponów nawet, kto wie. No, ale dobra, to wystarczy mojego marzenia, więc trzymajcie się i hej, hej!